Szanowni Państwo, właśnie mieliśmy okazję przenieść się do Nagoszewa, do domu pana Rafała i pani Justyny. Mogliśmy przeżyć z nimi jeden dzień z ich życia. Do nie tak dawna jeszcze Alan również potrzebował takiej stałej opieki. Teraz już jest znacznie lepiej. Rehabilitacja przynosi efekty, jednak w dalszym ciągu rodzina potrzebuje wsparcia w rehabilitacji i również w zakupie sprzętu. I dzisiaj my jesteśmy tutaj, żeby wesprzeć panią Justynę, pana Rafała, panią Monikę i pana Tomasza w nadziei na lepsze jutro dla ich dzieci. Już za chwilę zostaną podane gorące dania. Rozpoczniemy też koncert. I dzisiaj wystąpił przed nami duet Pasja w składzie pani Ula Fikoła i pan Mirosław Baranowski. Później zagra dla Państwa zespół Pauper Band, zespół RAM, pani Anita Kulik oraz pani Diana Skupniewska. Następnie nastąpi druga część oficjalna, w której Państwu przedstawimy naszych patronów i partnerów oraz sponsorów, wszystkich ludzi, którzy wsparli nas w tym wydarzeniu. Około godziny 22:30 przejdziemy do licytacji, podczas której będziecie mogli Państwo wylicytować 4 dzieła sztuki. Szczegóły tych dzieł omówimy już bliżej samej licytacji. Około północy ogłosimy wynik, kwotę, jaką udało nam się pozyskać dla naszych podopiecznych. Po zaprezentowaniu kwoty zaprosimy Państwa na tort. Również podczas całego dzisiejszego wydarzenia mogą wziąć Państwo udział w loterii. W rogu sali po mojej prawej stronie, tam gdzie są również obrazy na sztalugach, znajduje się szklana kula. W tej kuli są losy. Każda z par może podejść, wyciągnąć los i zdobyć nagrodę niespodziankę. Również są mile widziane darowizny, które są zbierane w puszkę obok szklanej kuli. Wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tych przepięknych rzeczy i upominków, ale chcielibyśmy również podziękować najbardziej naszym organizatorom, panu Jarosławowi Sarnowskiemu, pani Barbarze Sienickiej oraz Szkolnemu Kołu Wolontariatu,
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, panu Michałowi Rawa oraz Ostrowskiemu Stowarzyszeniu Ludzi z Pasją, którzy zainteresowali się naszym losem i postanowili nam pomóc. I mam nadzieję, że Alanek kiedyś w przyszłości, jak dorośnie, będzie mógł sam Państwu podziękować za tą pomoc. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy jeszcze raz tutaj z Państwem być i bardzo dziękujemy i chcemy Państwu wręczyć nasze upominki, które wykonaliśmy z mężem własnoręcznie i włożyliśmy w to całe swoje serce. Naprawdę, dziękujemy. Dziękuję Państwu bardzo, że Państwo jesteście, bo wy jesteście się tutaj, no jednak celem tego wam jest właśnie pomoc naszych dzieciom, Alanowi i Tosi, więc bardzo miło, że przyjechaliście. Dziękujemy bardzo organizatorom, dziękujemy Państwu Sadowskim przede wszystkim za tą inicjatywę, dziękujemy bardzo. Dzięki Paweł Dominika, dziękujemy bardzo za to, że panie Michale, za to, że jesteście, że chcieliście ten wspaniały warsztat przygotować. I teraz przechodzimy do wisienki na torcie. Jest to obraz jednego z najbardziej cenionych malarzy. Jego obrazy zasilają zarówno prywatne kolekcje, jak i muzea w Polsce i na świecie. Mówimy oczywiście o panu Piotrze Pawlińskim. Obraz pod tytułem Maki. I uwaga, rozpoczynamy licytację. Cena wywoławcza to 500 zł. Dziękujemy, Jarku. Tu wszyscy dobrze widzą to dzieło sztuki. Ono jest w katalogu dzieł sztuki wydawanym przez ministra kultury. I proszę Państwa, 500 zł. To jest 500 zł, 500 zł po raz pierwszy. Czy jest 600 zł, 600 zł? Czy jest 1000 zł? Czy jest 1000 zł? Może to strzeci do tą pierwszą. Jest! Brawo! 3600 zł dla pani. Pięknie, po 1800 zł na dziecka. To jedziemy dalej. Czy chcemy więcej? 3700 zł. Mamy 3600 zł, 3600 zł, 3600 zł. Czy ktoś podbija do 3700 zł? 3700 zł? To podbija do 3700 zł. 3600 zł po raz pierwszy. 3600 zł, 3600 zł, czekamy na 3700 zł. 3700 zł, czy ktoś ma 3700 zł? Każdą pogania. 3700 zł, czekamy na 3700 zł. Mamy 3600 zł po raz drugi. 3700 zł, czy 3700 zł, czy 3700 zł, pani się podarwała, ale 3700 zł. Mamy 3700 zł, się rozejrzę z każdej strony sali. Mamy 3600 zł, strzelamy! Brawo! 16 632 zł, brawo!